chciałbym dzisiaj Państwu powiedzieć, jak dane dotyczące zdarzeń będą pomagały nam w podejmowaniu decyzji w przyszłości. I mówiąc o zdarzeniach, mam tutaj na myśli zdarzenia real time, czyli zdarzenia czasu rzeczywistego, przy czym jest to taki termin dość umowny, dlatego że dane czasu rzeczywistego w epoce cyfrowej bardzo rzadko są przetwarzane w czasie rzeczywistym, to nie jest system analogowy, więc mówimy tutaj w dość dużym uproszczeniu o tym, jak dane przetwarzane w ujęciu sekundowym, czasem trochę krótszym niż sekundę, wpływają na podejmowanie, czy będą wpływać na podejmowanie decyzji w przyszłości. Żeby zacząć trochę naszą historię, chciałbym się trochę odnieść do przeszłości. Ja opowiadam swoją prezentację trzeci raz na Atmosphere. Pierwsza z prezentacji, którą miałem przyjemność wygłosić, dotyczyła głównie tego, czym są chmury, infrastructure as a service, w jaki sposób można je automatyzować, w jaki sposób można automatyzować i optymalizować aplikacje, wykorzystując interfejsy API, chmury, szybki storage, mechanizmy autoskalowania czy mechanizmy systemów obiektowego przechowywania danych. Od tego czasu minęły 2 lata, całkiem sporo klientów z nami zaczęło współpracę, są to bardzo duże firmy, które wystarczająco mocno nam zaufały, aby z tych systemów skorzystać. Obsługujemy teraz ponad 1000 firm różnego rodzaju, o niektórych możemy powiedzieć więcej, o niektórych mniej. Rok temu z kolei starałem się opowiedzieć Państwu, jak zmienia się trend trochę w pisaniu aplikacji. Opisywałem nowy trend modularnej budowy aplikacji, która bardziej polega na wykorzystywaniu serwisów chmurowych niż na monolitycznym pisaniu kodu, który realizowany jest w obrębie jednej monolitycznej aplikacji. Wtedy też opowiedziałem Państwu o kilku rzeczach. Mówiłem o systemach kolejkowania, systemów messagingowych. Mówiłem także o systemach cache'owania real-time, o systemach procesowania, mówiłem o przetwarzaniu wsadowym, mówiłem także o usłudze Smart DNS. To był zeszły rok. Część z tych projektów była realizowana, część zaczęliśmy realizację, niektóre kontynuujemy, ale tak naprawdę doszliśmy na sam koniec do jednego bardzo prostego wniosku. Wszystkie te produkty i systemy kolejkowania, i systemy przetwarzania w czasie rzeczywistym służą do jednego określonego celu. Bardzo często służą do systemów, do budowy systemów strumieniowych, do systemów strumieniowego przetwarzania danych. I to jest właśnie Oktawave Horizon Project, system strumieniowego przetwarzania danych w czasie rzeczywistym. Podsumowując, zamiast tworzyć produkty osobno, tworzyć platformowe systemy kolejkowania, systemy cache'owania, pomyśleliśmy, że stworzymy jeden produkt, który będzie miał budowę modularną, gdzie te wszystkie komponenty będą wykorzystywane w taki sposób, aby ułatwić określone cele realizowane przez naszych klientów. Mamy więc dzisiaj do omówienia system strumieniowego przetwarzania danych i tutaj chciałbym podkreślić jedną rzecz. Ten system w tym momencie jest budowany, opracowujemy architekturę, architektura właściwie jest opracowana, zaczynamy tworzyć poszczególne komponenty tego projektu. On nie jest jeszcze gotowy do pokazania i to jest też taki moment, gdzie chciałbym Państwa trochę zachęcić do współpracy z nami. Mamy tutaj taką dość rzadką okazję wspólnie stworzyć coś, co jest dość unikalne też w skali globalnej, bo takich usług naprawdę na świecie nie ma. Są usługi bardzo podobne, które realizują część naszych zamierzeń, są takie, które realizują trochę inne koncepcje. No dobrze, ale właściwie to do czego służy strumieniowane przetwarzanie danych, a w szczególności w czasie rzeczywistym? No przede wszystkim automatyzacja procesów marketingowych, to zastosowanie jest bardzo dużo. Analiza logów w czasie rzeczywistym, systemy antyfraudowe, mamy silniki behawioralne, systemy automatyzacji różnego rodzaju, w ogóle cały Internet of Things. A tak naprawdę ja starając się opisać, czym jest ten projekt, zazwyczaj próbuję podać jakiś taki przykład, który jest bliższy naszej rzeczywistości. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy właścicielem jakiejś witryny internetowej. Na tej witrynie jest dość duży ruch. Powiedzmy, jest tam kilkudziesięciu, kilkuset, a może nawet kilku tysięcy userów w ciągu sekundy.
Każdy z tych użytkowników ogląda nasz serwis na różne sposoby, podąża według różnych linków, czyta różnego rodzaju artykuły, w różny sposób rusza myszką, tą myszką rusza nad różnymi segmentami tej strony, które nas interesują. Natomiast przeglądarka już na dzień dzisiejszy jest w stanie te wszystkie informacje strumieniować do systemu przetwarzania danych w czasie rzeczywistym. To oznacza, że każdy ruch myszką, każde nasze zawahanie się, czas spędzony na czytaniu określonego artykułu jest może być przesyłany do systemu strumieniowego przetwarzania danych. Tam różnego rodzaju algorytmy starają się zidentyfikować nasz profil. Budują sobie taką informację, bazując na przykład na ID cookie, kim my jesteśmy, co właściwie reprezentujemy sobą, co nas interesuje i w efekcie dostarczyć tę informację do przeglądarki w trakcie, kiedy my jeszcze na tej stronie jesteśmy. A to oznacza, że ta przeglądarka właściwie może nam zaserwować zupełnie inne treści w zależności od tego, kim jesteśmy, jakie są nasze zainteresowania. Niezależnie to, właściwie może nawet nie niezależnie, ale pomijając to, co właściwie chcielibyśmy zobaczyć, to system zdecyduje, co jest dla nas najbardziej właściwe. No, brzmi trochę dziwnie, to jest taki trochę Big Brother, ale w rzeczywistości tak to się powoli zaczyna dziać. To znaczy, że nasza strona już nie jest anonimowa, znaczy my nie jesteśmy anonimowi, pomimo tego, że nie zalogowaliśmy się na serwisie, dlatego że różne właśnie takie systemy strumieniowania analizują to, co my właściwie robimy i korelują to z różnymi rzeczami. No dobrze, ale jakie są takie prawdziwe przykłady? Miasto Dublin przy współpracy z IBM-em stosuje taki system strumieniowego przetwarzania danych do analizy komunikacji publicznej. Zbierają informacje z sensorów drogowych, zbierają informacje z nadajników GPS, zbierają informacje z kamer wideo, przetwarzają te wszystkie informacje w systemie strumieniowym i w efekcie są w stanie dość łatwo, czy może nawet automatycznie kierować ruchem publicznym, omijając różnego rodzaju utrudnienia, korki, problemy, wypadki i szereg innych rzeczy, co znacząco podnosi jakość korzystania z komunikacji publicznej, to jest naturalne, ale też bardzo obniża koszty tej komunikacji publicznej. Innym przykładem, ja bardzo lubię ten przykład, jest Opower, to jest taka firma, która dostarcza inteligentne liczniki, liczniki prądu. Te liczniki zainstalowane są w 52 milionach gospodarstw domowych w Australii. Ta firma analizuje sposób konsumpcji prądu w czasie rzeczywistym i sprzedaje te dane do sieci dystrybucyjnych. Sieci dystrybucyjne z kolei otrzymując te informacje są w stanie w czasie rzeczywistym przekierowywać określoną porcję energii czy sposób dostarczania tej energii właściwie bardzo dokładnie. Nawet do poziomu stacji trafo. To oznacza, że sieci dystrybucyjne osiągają poziom oszczędności 1,5-3%. Jeśli sobie wyobrazicie, jak dużo energii przepływa przez sieci dystrybucyjne, no to skala oszczędności jest oczywiście gigantyczna. Są też takie przykłady, z którymi się spotykamy na co dzień. Niekoniecznie jesteśmy świadomi, że to tak działa, ale na przykład Google buduje taki historyczny model zapytań używając strumieniowego przetwarzania danych. Twitter z kolei wyniki, czy właściwie pytania skierowane do wyszukiwarki Twittera stara się w czasie rzeczywistym skorelować z tweetami napływającymi na bieżąco i jakoś te wyniki dopasować do tego, co rzeczywiście dzieje się w tym momencie na Twitterze i co może być interesujące. To są takie bardzo duże przykłady, ale są też polskie firmy, które takie rozwiązania budują i ja dzisiaj w ogóle chciałem zaprosić jednego z naszych klientów, to jest firma, która się nazywa Sunrise, tak się nazywa projekt. I oni budują z kolei taki system, właściwie nie budują, dostarczają już taki system, który obserwuje zachowania konsumentów w sklepie. I robią to za pomocą beaconów, za pomocą sieci Wi-Fi, za pomocą różnego rodzaju sensorów i budują taki system o każdym z nas. Jeśli wejdziemy do sklepu, który jest obsługiwany przez Sunrise, no to informacja o tym, przed którą półką spędziliśmy, jaką ilość czasu albo co oglądaliśmy, trafia do systemu. I Sunrise jest o tyle fajny tutaj w naszej prezentacji, że oni zbudowali to rozwiązanie bazując na kawce i na Sparku, ale to rozwiązanie zbudowali bazując na chmurze infrastrukturalnej, czyli trochę sobie skrócili drogę, nie kupowali tony gratów, a zainstalowali to akurat w tym przypadku w Oktawave i są z tego powodu bardzo szczęśliwi. Natomiast to jest taką utożsamieniem właściwie, czym jest strumieniowe przetwarzanie danych.
Ja w dalszej części naszej prezentacji opowiem trochę technicznie, jak to wygląda z punktu widzenia projektu Horizon. Natomiast już teraz takie systemy powstają bazując na obecnie dostępnych rozwiązaniach. Niestety mój gość dzisiaj nie mógł dojechać, więc nie za bardzo będę na tym przykładzie się dalej skupiał. Chciałbym tylko pokazać, że takie rzeczy też obecnie są budowane. Jako, niestety one wymagają dość dużego nakładu pracy, bo po stronie tej firmy, która buduje taki system, wymagane są dość duże kompetencje co do znajomości Sparka, Storma, Kafki, jakby wielu różnych systemów, które da się uruchomić, skonfigurować i procesować. No, to jest dość długa, intensywna praca. No dobrze, to wszystko jest prawda, ale co właściwie to oznacza dla nas, jaki jest krok następny? Otóż to oznacza, że trochę odchodzimy, czy w naszym projekcie Horizon odchodzimy od pojęcia chmury infrastrukturalnej. Zaczynamy dobudować usługi, dostarczać usługi, które są usługami platformowymi, które będą rozliczane nie w pojęciach CPU, memory, IOPS i tak dalej, tylko będą rozliczane w pojęciach ilości przetworzonych danych, requestów, które spłyną do całej platformy i tym podobne. Dobra. I teraz jak my chcemy to zrobić? Teraz będziemy mówić trochę bardziej technicznie. To było takie wprowadzenie co do strumieniowego przetwarzania danych, natomiast zaczynamy zabawę. Nasz system planowo i architektonicznie składa się z trzech komponentów. Trzy podstawowe elementy to jest kolektor, to jest procesor i to jest emiter. To są ultra ważne moduły w całym projekcie, a w szczególności kolektor, który proszę sobie wyobrazić, musi być rozwiązaniem, jakimś takim połączeniem sprzętu i oprogramowania, który pozwoli przyjąć dziesiątki, setki, tysięcy, miliony żądań czy requestów, czy danych w nieustrukturalizowanej formie, coś z nimi zrobić, jakoś je uporządkować i przekazać do procesowania dalej. Teraz jaki jest nasz pomysł w ogóle na stworzenie tego rodzaju kolektora? Przede wszystkim jedną z podstawowych cech kolektora to jest możliwość naszego kolektora, to jest możliwość grupowania danych. Wszystkie dane spływające do kolektora, czy właśnie z takich przeglądarek, czy z sensorów, czy z różnych innych generatorów danych, będą mogły być grupowane. I to grupowanie będzie mogło nastąpić po czasie. Czyli kolektor będzie w stanie zebrać na przykład wszystkie informacje z ostatnich 10 sekund i w paczce 10-sekundowej, taką paczkę 10-sekundową przekazać dalej do kolejek. Będziemy mógł dane grupować wielkościowo, czyli będziemy mogli ustalić, że kolektor zbierze na przykład megabajtową paczkę danych i wtedy dopiero prześle ją do procesowania, lub też będziemy mogli grupować dane po metaatrybutach, na przykład po cookie ID. To znacząco upraszcza dalsze przetwarzanie, dlatego że grupowanie z jednej strony szereguje trochę te dane i upraszcza sposób procesowania, a z drugiej strony pozwoli na trochę bardziej precyzyjne algorytmy, które będą mogły być pozbawione mechanik służących do sortowania danych. I teraz, jak już te dane pogrupowane sobie zbierzemy, to z naszego punktu widzenia ilość tych danych jest nieprzewidywalna. Zresztą z punktu widzenia klienta także. I to jest to, co my mówimy naszym klientom, co będziemy mówić naszym klientom, ty nie musisz się martwić o to, ile danych spłynie. Nieważne, czy to będzie 1000 requestów na sekundę, czy 100 tysięcy requestów na sekundę, kolektor to przyjmie. Ale teraz, żeby to zrobić, to w jakiś sposób musi zarządzać przepływnością wewnętrznie. I tutaj stosujemy pojęcie kolejek. To są kolejki na niskopoziomowym, technicznym takim poziomie, natomiast te kolejki z punktu widzenia architekta systemu czy klienta wdrażającego system będą przykryte pewną rodzajem abstrakcji. Klient nie będzie świadom, ile kolejek obsługuje żądania skierowane do jego kolektora. I aby tak się stało, my musimy wypracować, czy pracujemy nad mechanizmami, które pozwalają zarządzać ilością kolejek obsługujących requesty klienta. Co więcej, mówimy tak, jeśli jakaś dana zostanie przez kolektor przyjęta, to ta dana nie może zginąć w żaden sposób, bo łatwo sobie wyobrazić klaster na przykład 50 maszyn, które zbierają te wszystkie dane, przechowują w pamięci operacyjnej, no ale jeśli któraś z nich się wywali, no to tracimy te wszystkie dane. One mogą nie być kluczowe, ale kluczowe też mogą być. My wprowadzamy pojęcie persystencji danych na poziomie kolektora. I ta persystencja z danych oczywiście brzmi ładnie, można ją fajnie wprowadzić, tylko zazwyczaj persystencja danych w systemach przetwarzania danych powoduje pewien narzut.
ten narzut objawia się spowolnieniem przetwarzania transakcji. Za każdym razem, jeśli włączamy persystencję, to ma to wpływ na czas przetwarzania transakcji. Teraz to, co my sobie wymyśliliśmy, zaczerpnęliśmy trochę z ostatnich 3 lat pracy Oktawave i całej architektury, którą zbudowaliśmy, i będziemy persystencję sesji budować w oparciu o dość specjalistyczny sprzęt, nie wiem, czy już teraz może nie taki specjalistyczny, będziemy bazować na kartach PCI NAND-owych. Znaczy, chcemy zastąpić trochę szybki storage, nie korzystać z pamięci operacyjnej, a mieć na tyle szybki interfejs magazynowania danych, aby on odpowiadał na potrzeby kolektora. Karty PCI NAND-owe są coraz bardziej popularne, coraz więcej osób z nich korzysta, a można już teraz osiągnąć na bazie takich kart wydajności rzędu 700-800, nawet miliona operacji wejścia-wyjścia. Szereg takich kart będzie stanowiło trzon kolektora. Dzięki temu będziemy zapewniać persystencję danych z niewielkimi opóźnieniami. To latency tutaj będzie bardzo, bardzo krótkie, liczone w mikrosekundach, co do persystencji, tak? Czyli od momentu potwierdzenia przyjęcia danych do zapisania w pamięci NAND-owej upływają mikrosekundy. Mamy więc persystencję danych. No dobra, ale teraz dane spływają z zewnątrz do kolektora w różnym tempie. To mogą być bardzo duże piki, czyli jakby tych danych spływa określona ilość liczona w requestach na sekundę, nie wiem, 1000, 10 tysięcy, i nagle pojawia się milion. Też proponujemy tutaj dość unikalny mechanizm i będziemy wykorzystywać pewne wbudowane cechy protokołu Ethernet i protokołu TCP. Zamierzamy zbudować coś w rodzaju takiego autoskalera, który będzie wchodził w sprzężenie zwrotne między mechanizmami flow control czy congestion mechanizm na poziomie TCP, a ilością kolejek, które będą procesowały requesty dalej. To oznacza, że system potencjalnie, zanim wytworzy kolejne kolejki obsługujące requesty klienta, będzie w stanie spowolnić napływające dane, nie doprowadzając do przeciążenia buforów wejściowych. To jest dość unikalna cecha tego systemu, ale tutaj cały czas dążymy do tego, żeby te dane były super bezpieczne i persystentne. Jak już zbierzemy te dane, pogrupujemy je, one będą persystentne, będą przechowywane w jakichś kolejkach opartych o NANDy, no to teraz z tymi danymi coś się musi wydarzyć. Proponujemy tutaj ideę konsumentów. To są te bloki napisane, które są określone jako agregacja OCI czy procesor. Konsument jest swojego rodzaju aplikacją. My dostarczamy SDK. Za pomocą tego SDK będzie można tworzyć konsumentów danych. Konsument, jego rolą jest pobranie danych z kolejek i przekazanie ich gdzieś dalej, albo do zewnętrznego systemu przechowywania danych, czy to będzie system obiektowy, czy SQL, czy cokolwiek innego, albo przekazanie ich do drugiego komponentu systemu, do procesora danych. My dostarczamy 3 gotowe komponenty, takie, które pozwalają zapisać do SQL-a, do OCS-a i do procesora, natomiast to otwarte środowisko, gdzie na bazie dostarczonego przez nas SDK można takie konsumenty stworzyć. Oczywiście tego rodzaju rozwiązanie jest rozwiązaniem współdzielonym. To nie jest tak, że dla każdego klienta będziemy tworzyć osobne środowisko fizyczne, przecież to stoi trochę w sprzeczności z chmurą, ale z drugiej strony też nie możemy zastosować wirtualizacji w żadnym momencie. Tak? Bo wirtualizacja tutaj wprowadza dość duży narzut związany z procesowaniem tych danych, które będą trafiały do kolektora. Mówimy tutaj o ścisłej współpracy pomiędzy sieciówkami czy interfejsami sieciówek, a procesorami czy pamięciami NAND, więc wirtualizacja nam przeszkadza. W efekcie system, który powstanie, będzie systemem współdzielonym. Tak? No to oznacza, że musimy bardzo poważnie rozważyć sposób izolacji danych pomiędzy takimi logicznymi kolektorami uruchamianymi w obrębie instalacji klienta. No, tego problemu jeszcze nie do końca rozwiązaliśmy, ale rzeczywiście nad nim obecnie pracujemy. I teraz tak, zebraliśmy te dane, dane są bardzo bezpieczne, są przyjęte, przyjęliśmy ich miliony i teraz nie chcemy ich zapisywać gdzieś do jakiegoś magazynu danych, chcemy jakieś wnioski z tych naszych danych wyciągnąć, więc tutaj mamy taki żółty kwadracik, który nazywa się procesor. Jest to kolejny etap Horizona, czyli zdolność do procesowania tych danych w dość zaawansowany sposób. Tutaj architektura będzie bazowała już na tym, co obecnie dostarcza infrastructure as a service, to znaczy się procesowanie danych będzie realizowane przez jakąś topologię,
Może być Storm, może Spark, zobaczymy, ale klastry uruchamiane na potrzeby procesowania danych klienta będą uruchamiane w środowisku zwirtualizowanym. I tutaj znowu mamy koncepcję autoskalerów, które będą w stanie wejść w interakcję z nadzorcą klastra, na przykład Storma, i w locie zmieniać konfigurację nodów topologii Stormu. Tak? Czyli będziemy w stanie manewrować ilością poszczególnych nodów procesujących algorytmy. Klastry więc nie są już współdzielone. Tutaj to bezpieczeństwo danych jest trochę bardziej ograniczone dzięki właśnie wirtualizacji. Jedną fajną propozycję, którą tutaj mamy, czy pomijając to, co przed chwilą powiedziałem, jest to, że chcemy wprowadzić pewnego rodzaju metajęzyk. A teraz jest trochę tak, że żeby wykorzystać Storma, no, trzeba mieć dość duże kompetencje co do zdolności programowania. Trzeba te algorytmy umieć ładnie oprogramować, dostarczyć w paczce na przykład jakimś jarze, uruchomić je w topologii i pozwolić im działać. Chcemy to trochę uprościć. Wprowadzamy pewnego rodzaju metajęzyk, gdzie za pomocą takich dość prostych pojęć będzie można definiować przynajmniej podstawowe algorytmy, i nawet nie kończymy na tym, wprowadzamy też graficzną reprezentację algorytmów, czyli mówiąc w skrócie, będzie sobie można te algorytmy wyklikać, tak? One zostaną wyklikane, przetłumaczone z metajęzyka na język rozumiały przez procesory, czyli tak naprawdę pod spodem zostanie stworzona paczka jar. No dobrze, procesory ładnie nam się skalują, procesory przetwarzają dane, ale teraz co dalej? Mamy trzecią część, czyli emiter. Dane przetworzone przez procesory będą musiały zostać gdzieś zmagazynowane i tutaj prawdopodobnie też wykorzystamy magazyn pracujący w oparciu o pamięci PCI NAND, ale tutaj mamy pewną dowolność, dlatego że algorytm dostarczony przez klienta na wyjściu z klastra procesowego może teoretycznie dane zapisać gdzieś w zewnętrznym magazynie danych. Może być SQL, może być cokolwiek innego. Natomiast dążąc do skrócenia czasu przetwarzania i takiego rzeczywiście jakiegoś zbliżonego do real-time, my tutaj udostępnimy w SDK procesowym dostęp do takiego cache'a trochę bazującego na pamięciach PCI NAND. I z tego cache'a dane będą mogły zostać udostępnione. I teraz jak? Właśnie za pomocą emitera, a emiter z kolei, jest to kolejna unikalna cecha tego systemu, będzie wyposażony w API, ale to API to będzie takie API, które będzie można tworzyć samemu. To oznacza, że dostarczamy pewnego rodzaju framework, w którym będą gotowe rozwiązania pod tytułem API Service, i to będzie jakieś tam publiczne API restowe, które będzie miało jakąś strukturę, jakiś charakter, jakieś określone metody, i te metody będzie można wykorzystać, konsumując dane przeprocesowane przez cały system, ale też będzie można dostarczyć własne API. Tak? Czyli będzie tutaj pewnego rodzaju środowisko uruchomieniowe, takie jak w przypadku konsumentów dla kolektora, gdzie będzie można dostarczyć swoje rozwiązanie, które będzie takim naszym własnym API stworzonym po to, żeby wejść w jakąś interakcję z już istniejącymi systemami. Znaczy, jeśli obecnie posiadamy jakiś system, który konsumuje dane i niekoniecznie chcemy go przerabiać albo nie możemy, to tutaj będzie miejsce, gdzie takie nasze własne API będzie można osadzić. Tutaj też dostarczamy biblioteki SDK, pozwalające w łatwy sposób takie API budować. Oczywiście dostarczymy standardowe mechanizmy pozwalające przeprocesowane dane zapisać na przykład w obiektowym systemie czy w jakimś SQL-u, i to pewnie będzie w dużej mierze wystarczające dla tych wszystkich, którzy będą uruchamiać system procesowania od nowa, natomiast dla tych wszystkich, którzy będą zmieniać system procesowania, no to elastyczne API, gdzie właściwie samodzielnie będziemy mogli nazwać metody, samodzielnie zdecydować, jaki jest sposób dystrybucji czy zakres danych udostępnianych przez te metody będzie, wydaje mi się, kluczem. Takie SDK do budowy aplikacji to może być na przykład Spring Boot. Tak? To niekoniecznie oznacza, że my to SDK do budowy własnego API dostarczymy już w pierwszej odsłonie całego Horyzona, ale gdzieś, jeśli na samym początku, to trochę później to się na pewno pojawi.
To jest, jak wygląda cały system. Mamy taki slajd, który pokazuje wszystko, czyli event stream to jest nasz kolektor, który zbiera wszystkie dane przychodzące ze świata, algorytmy procesowe, czyli procesor runtime, taki storage pośredni, magazyn, który umożliwia zebranie danych z procesorów przed udostępnieniem ich na zewnątrz przez API. I teraz część z tych modułów to są moduły współdzielone. Więc mamy tutaj pewnego rodzaju ryzyko co do bezpieczeństwa danych. No i na samym początku tego projektu należało określić wzór struktur danych akceptowalnych przez całego Horizona. I tutaj to jest taka ciekawostka, udało nam się dotrzeć do ludzi i pracujemy z ludźmi, którzy byli odpowiedzialni albo współtworzyli system głosowania elektronicznego w Stanach Zjednoczonych. Ci ludzie pomagają nam w tworzeniu struktur danych, które będą akceptowane przez system. Cały Horizon albo jego poszczególne komponenty będzie można oczywiście uruchamiać na żądanie. To jest tak, że niekoniecznie trzeba będzie uruchomić całego Horizona. Będzie można uruchomić na przykład sam kolektor, tak, bo potrzebujemy zebrać bardzo dużą informację, albo sam procesor, albo nawet będziemy mogli wykorzystać sam emiter jako część zupełnie oddzielnego systemu, który pozwoli nam budować własną aplikację. No i tak jak powiedziałem wcześniej, w obszarze kolektorów mamy billingi rozliczane requestami, w obszarze procesorów jest to wykorzystanie chmury infrastructure as a service. Na nią będzie nałożona czapka pozwalająca łatwo zarządzać klastrami procesowymi, ale pod spodem billing będzie w oparciu o procesory, pamięci, IO dyskowe i tak dalej, i tak dalej. Co do emiterów, przyznam się, że jeszcze nie wiadomo, dlatego że ze względu na to, że dostarczamy środowisko uruchomieniowe dla API, czyli każdy to API będzie mógł w jakiejś formie dostarczyć, to trochę nie mamy pomysłu albo nawet wpływu na to, co aplikacja dostarczona przez klienta będzie wyczyniać w tym systemie. To może być bardzo prosta aplikacja, ale też bardzo złożona. I nie do końca jeszcze taki model opracowaliśmy. Trochę mamy mało wzorców. Jeśli ktoś z Państwa ma jakiś sprytny pomysł, jak to rozwiązać, to będę bardzo... bardzo wdzięczny. No i tak, jak powiedziałem na samym początku, Horizon jest w trakcie tworzenia. Bardzo nam zależy na informacjach od Państwa, które mogłyby nam pomóc naświetlić pewnego rodzaju problemy, z którymi Państwo się spotykają na co dzień, utrzymując albo wdrażając takie systemy, o których my świadomości nie mamy. Mamy już dość duże doświadczenie, sporo tej architektury udało się opracować, ale to jest rzeczywiście taki moment, gdzie pewnego rodzaju lekarstwa można by było wprowadzić. Jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę z nami przy tym projekcie współpracować, to zapraszamy do współpracy. No i to jest właściwie wszystko, co chciałem dzisiaj Państwu powiedzieć. Dziękuję bardzo.